Tytuł kursu: Podstawy, elementy prawa administracyjnego w zawodzie technik administracji. Moduł 6. Podział terytorialny państwa. Tytuł wideokastu: Samorząd terytorialny w Polsce. Samorząd terytorialny w Polsce jest trójszczeblowy. Podstawowymi podmiotami podsektora samorządowego są samorząd województwa, samorząd powiatowy i samorząd gminny. Każdy z tych szczebli zasadniczego podziału kraju jest unormowany oddzielną ustawą i podlega odrębnej charakterystyce. Gmina jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Przez gminę należy rozumieć prawnie zorganizowany związek osób, nazwany w ustawie jako wspólnota samorządowa, oraz odpowiednie terytorium, obszar kraju. Jednostka samorządu terytorialnego, którą jest omawiana gmina, posiada osobowość prawną, a o jej ustroju stanowi statut. Jest on odbiorcą norm prawnych, sytuujących ją jako samodzielny podmiot prawa w strukturze organizacyjnej państwa. Gmina realizuje zadania własne i zlecone. Do zakresu zadań gminy należy realizowanie spraw publicznych na jej terytorium o wymiarze lokalnym, które zostały ustawowo ustanowione jako zakres jej działania. Realizuje ona również takie zadania, które nie zostały zastrzeżone przez konstytucję lub ustawy dla innych organów władz publicznych. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego. Przez powiat należy rozumieć lokalną wspólnotę samorządową, którą tworzą jej mieszkańcy oraz odpowiednie terytorium. Powiat, tak jak gmina, ma wymiar społeczny. Kwalifikacja mieszkańców jako wspólnotę następuje z mocy prawa. Przynależność do wspólnoty nie jest zatem uzależniona ani od rozstrzygnięcia organów powiatu, ani od woli mieszkańców. Z uwagi na to, że powiat jest podmiotem o charakterze terytorialnym, drugim jego elementem jest obszar. Województwo oznacza jednostkę samorządu terytorialnego, którą tworzy regionalna wspólnota samorządowa. Jest ona największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego kraju, ustanowioną w celu wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Województwo, tak jak gmina i powiat, ma wymiar społeczny. Kwalifikacja mieszkańców województwa jako wspólnoty następuje z mocy prawa. Przynależność do wspólnoty nie jest zatem uzależniona od rozstrzygnięć organów województwa ani od woli mieszkańców. Z uwagi na to, że województwo jest podmiotem o charakterze terytorialnym, drugim jego elementem jest obszar. Posiada ono osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej. O ustroju województwa stanowi jego statut. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.